Siemanko wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco i widzimy się dzisiaj w grze Pokémon Generations. Jest to taka gra, powiedzmy, niedokończona, myślę, przez twórców. Wcielam się tutaj w postać jakiegoś chłopczyka, który to żyje sobie z tymi Pokémonami, wiecie. I co dalej z nimi się dzieje, to ja jeszcze tego nie wiem, ale jeszcze wam mniej więcej powiem, dlaczego Pokémony. To jest takie, mówię, jednorazowe granie. Pokémony dlatego, że kiedyś tam jak byłem takim malutkim dzieciaczkiem, lubiłem oglądać właśnie tą bajkę. A że teraz właśnie jest ta gra, lekko powiedzmy niedokończona, ale jest. I mi się bardzo spodobała, zobaczyłem ją i postanowiłem właśnie, że nagram dla was takiego let's playa jednorazowego. Czekajcie, gdzie jest mój Pokémonik jakiś? Pikachu, no dobra, spoko. Zaatakuj Bulbazaura. Ojoj. Oczywiście wygramy, bo tutaj nie jest... Ojoj, no co ty, nie bijmy tak. No tak fajnie, muszę sobie kickcać, fajne to jest. Ten jeden, sorry. Wow, co tu mamy? Okej. Okay. Bulbazaur będzie nas gonił. Ojoj, co to? Jak grałem Bulbazaurem, takich umiejętności nie miałem. Oj, nie trafiłem. To jest chyba, poczekajcie, jak się nazywa. Jak oni na to mówili. Coś tam z liściem. No właśnie, nie pamiętam. Tam to są dzikie pnącza, to pamiętam. Ale jejku, kiedy to było, kiedy oglądałem ostatni raz te Pokémony, to jest naprawdę smutne. Ale bajka była bardzo fajna. W ogóle nie wiem, czy jeszcze coś takiego jest. No dawaj, pewnie go. Ojoj. Biedny Bulbazaur. Zresztą mam taki pomysł, żeby w tym odcinku, żeby nie robić z tego serii, bo nie ma sensu. Chyba że twórcy wpadną na pomysł i zrobią coś fajnego, że złapiemy sobie wszystkie te Pokémony i się pożegnamy. Myślę, że to będzie coś fajnego. Takie urozmaicenie. O, umarłeś. Dobra. Chodź, teraz trzeba cię złapać. I dobra, mamy Bulbazaura, fajnie. Teraz pójdziemy go troszkę uleczyć i złapiemy sobie tamtego ptaszka, tylko nie wiem, jak ten ptaszek się nazywa za bardzo. Tutaj, dobra. I teraz będzie taka dziwna melodyjka. No właśnie, żałosne trochę. No nieważne, w każdym razie idziemy złapać ptaszka. Teraz my sobie będziemy rzucać dzikimi pnączami i tymi innymi mocami? Tak mogę to chyba nazwać. No tak, tak. Ojoj. Chodź. Czekajcie, bo ja nie wiem, co on robi. O, fajnie to jest. O, ale fajne. Ej, 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 on mnie coś bije. Ale fajnie, to jest słodki. Wow. Weźmy teraz chcę coś takiego. A ciekawe, co się stanie, jakby na przykład on mnie zabił. Chodź, czekajcie. Tu umiesz skakać, nie umiesz skakać tak fajnie jak Pikachu. Umarłem. Dobra, złap się. Bierzemy mojego niezastąpionego Pikachu, idziemy dorwać tego ptaszka, on się nazywa PJ, dobra. O no. Ej, ten ptaszek jest dobry. Ja będę go tak, o, odległościowo atakował. Uciekaj Pikachu. Bo ten ptaszek chcecie dorwać. No, dobra, dawaj, okej. Okay. A jaki masz na przykład ty pod piątką? O, ty nie masz. Musisz się zadować troszkę, uciekaj. Tu mój myszo skoczku. Wow, fajnie jesteś. Złapaliśmy, znaczy jeszcze nie złapaliśmy teoretycznie, ale zaraz złapiemy sobie PJ-a. O, tam widzę jakiegoś szczurka fioletowego, zaraz tam pójdziemy. Zostały nam teoretycznie jeszcze dwa Pokémony do złapania, wiecie? Okej, okay, idziemy uleczyć trochę nasze Pokémony. Z Pikachu nie będziemy walczyć, bo to nie będzie miało sensu chyba, myślę. Już, dobra, dziękujemy. Jak ty się nazywasz, fioletowy potworku? Muszę cię ładnie zobaczyć. Ty się nazywasz... czekajcie, muszę sobie przybliżyć. A i coś zepsułem. Nazywasz się... Ratata. Dobra. Teraz chciałbym jeszcze, żeby... O, oj, za dużo. Powiedzmy tak, bierzemy naszego PJ-a. To chowamy. I PJ, wybieram cię. Jedneczka. Ojoj. Taki nieśmiertelny byłeś, jeżeli walczyłem z... O! A to jest to! Ej, te myszy dobre są, tak patrzę. A ty pod czwóreczką co masz? Ta mysz jednak patrzę słaba jest. A ty umiesz latać? Ja przecież ptakiem jesteś. O, umiesz latać. Ej, podobasz mi się.
jeszcze został nam do złapania. Ojoj. Wiem, że dostał nam jeszcze do złapania Squirtle i taki ognisty po tym smorze, tylko też nie wiem za bardzo jak się nazywa. Muszę sobie przypomnieć. No dawaj, dawaj, leć. No umrzyj go. Ojoj. Nieśmiertelna mysz po prostu, nieśmiertelna. Ej, zaraz tak się okaże, że ta mysz nas zabije. Jak się trzy się włączało? No i chodź. Jakieś tornado dziwne. Dobra, zabiliśmy myszkę. Niby nie było trudno, ale... Ona jest słaba w sumie. Złapiamy ją, czemu by nie? Dobra, idziemy uleczyć nasze pokemony, co nieco? No co, nie możesz? I ta urocza melodyjka. Najpierw idziemy po Squirtle'a. Squirtle jest tam gdzieś w wodzie, o tutaj. Zresztą teraz sobie zwiedzimy, o moje pokebole. Nie wiem, szkoda, że one się nie chowają. Tam jest Squirtle? Tak, tam on jest. Do Squirtle'a weźmiemy Pikachu. I tam iść do niego. Okej, okay, już chyba obczaił to, że ma nas zaatakować. A ratatatem zagramy. Jezu, jaka śmieszna nazwa. Sobie. A co ty nie wiesz wody? O, tak. Bo ty masz przewagę. O, poczekajcie, już tam. O, chodź. No chodź, skurcz. Z tego co pamiętam, to ty potrafiłeś wyjść z wody. I tak prąd w wodzie, no to ty powinieneś tutaj. Ty mój pokemonku uroczy zginąć od razu. O, mogę tu wejść? Czekaj, weź, my się utopimy. Pikachu! Ty umrzesz, wiesz o tym. A myślałem, że właśnie on będzie miał przewagę, jako że to jest wodny pokemon. Mój Pikachu jest nieśmiertelny. Właśnie liczyłbym na to, że twórcy tej gry, podobno są jeszcze jakieś aktualizacje, update'y w ogóle, że bardziej mi ją rozmaicą, że nie będę miał tylko do wyboru 5 pokemonów. A tu już marłeś. Chciałem go złapać, żeby się nie utopił. No właśnie. Biedny. Okej, okay, no łapaj. O, nie da się w wodzie. No trudno zresztą. O co nam taki słaby pokemonik. Teraz lecimy po tego ognistego. Wiem, że jego ostatnią formą ewolucji jest Charizard, ale jak się nazywa ta pierwsza, to ja niestety nie pamiętam. I szkoda, że tu nie można biegać sprintem, ale myślę, że podoba mi się urok tej gry. Naprawdę jest sympatyczna. Tylko właśnie liczę na te update'y. On gdzieś tutaj się chowa, poczekajcie. Gdzie jesteś, malutki? Jest. Zaraz się przekonamy, jak on się nazywa. Spokojnie. Nazywasz się... Charmander, no właśnie. Prawie pamiętałem. Nie, mieliśmy ratatatem grać. Chowaj się. A nie, ratatat jest chory. To bierzemy w sumie, dobra, weźmy Pikachu. I trudno, jeszcze najwyżej Charmanderem pokonamy Pikachu tego drugiego. Stąd. Ojoj. A, ty jesteś jakiś inny, lepszy. Ała. O, jakaś zasłona dymna. I co, już po tobie? No prawie zresztą. Ej, płonę! Ogon mi płonął. Wow. Nie mam oczywiście już punktów mocy. Czy jak tam się nazywa w tej grze, nie wiem. Oj, oj, weź, po mnie truje. Ja nie chcę umrzeć, ja muszę go pokonać. W sumie to ja mam jeszcze pasek życia, troszkę na zielono. Dawaj, go, czekaj, tu będzie. Uciekaj. Już padasz. Z ogona byś go strzelił, Pikachu, bawisz się. Dlaczego on ucieka? Już, dziękujemy. Lecimy. Ty w ogóle... chłopczyku, mógłbyś lecieć od razu za tym pokemonem. Jakby mu coś się stał, to co byś wtedy zrobił? O, i Charmanderem, bo on był w sumie fajny. Oj, nie trafiłem. Pokonamy sobie tamtego Pikachu i to będzie taki, wiecie... Ostatni pojedynek na dzisiaj i w ogóle... Chyba... Tak ogólnie. No niestety, ale ta gra jest mało rozmaicona. Niestety. Liczyłbym na coś więcej, ale no. Charmander, wybieram cię! Dobra, Pikachu jeden.
O, dobre to jest. Czekajcie, jeszcze chcę zobaczyć, czym on robi te dymki. Ej, za dużo. O, też skaczesz. Tylko kurczę. Tamten nie mógł skakać, Bulbazaur. W ogóle ogniem powinieneś działać, a nie takimi dziwnymi rzeczami. Dobra, uważaj, bo tu spłoniemy zaraz. Jeszcze chciałem właśnie o dymek puścić. No puszczę. Ojoj, ale nas walną. Czekajcie. Aha, on ma takie coś co gonka gdyby, tak? Czekajcie, schowam cię. Ha, się nie spodziewałeś. Teraz o ratatatę mieliśmy zagrać. Szybko ratatat. A to będzie trochę niesprawiedliwe, ale to trudno. Wow, ale ty skaczesz szybko. A taki słaby miałeś być. Ajajaj. O, ratatat też nie skacze. Niestety. Czekajcie, bo tu nie nadążam myszką kierować. I coś tam zostało w sumie, no z kim postaciami graliśmy. Ten Bulbazaur jeszcze mnie interesuje. Dawaj no szybciej, dobra. Chowaj się. Ratatat, bierzemy Bulbazaura jako ostatniego przeciwnika naszego Pikachu. Oj, oj, oj. I po Pikachu zaraz będzie. O, nie trafiłem. A ty dobry jesteś. Ten Pikachu, taki powiedzmy bosek. No zabij tego, proszę cię. Od kiedy Pikachu używa ognia? Dobra, chowaj się, bierzemy teraz PJ-a. PJ hop. A, on nie żyje. Ojoj. Pewnie umarł tak sobie po prostu, jako że umarł. Dobra, to się teraz z wami żegnam. Mam nadzieję, że taki let's play pokemonowy wam się spodobał. Jeżeli wam się spodobał, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Ja się z wami teraz żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!